Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie znany jest ze swojej działalności na polu artystycznym. Prowadzone są również zajęcia z ceramiki. Mamy dosyć duży piec do wypalania ceramiki, także można robić formy również. Większe naczynia, rzeźby, także zapraszamy również na zajęcia z ceramiki. Niemniej istotna w tej placówce jest także rekreacja. I na tym polu wszyscy chętni mogą skorzystać z bogatej oferty, gdzie taniec odgrywa ważną rolę, szczególnie wśród dzieci. Zapraszam wszystkie dzieci w wieku 4-6 i druga grupa wiekowa 7-9 lat na zajęcia taneczne. Są to zajęcia łączące różne style taneczne, od hip-hopu przez latin, troszeczkę jazzu. Mamy bardzo dużo różnych ćwiczeń ruchowych, także nie są to zajęcia typowo w jednym stylu tanecznym. Rozwijają koordynację, rozwijają umiejętność słuchania muzyki, interpretacji muzyki. No i przede wszystkim też dają dzieciom dużo pewności siebie. Dla trochę starszych dzieci i młodzieży prowadzone są zajęcia tańca hip-hop. Prowadzę zajęcia tańca nowoczesnego i hip-hop. Prowadzę tutaj zajęcia w Szklarskiej Porębie w Moksialu w piątki na 18:30. Wszystkich gorąco zapraszam, którzy chcą poczuć taniec w sobie i może troszeczkę się bardziej rozerwać po codziennym dniu. Dla tych, którzy wolą poruszać się przy spokojniejszych rytmach, Moksial oferuje zumbę. Dlaczego zumba? Od wielu lat zumba cieszy się w Polsce bardzo dużą popularnością. Od kilku lat jesteśmy w Szklarskiej Porębie, gdzie te zajęcia również cieszą się popularnością. Dziewczyny, kobiety przychodzą, ćwiczą, zdobywają masę energii na codzienne sprawy i myślę, że teraz jest idealny czas, kiedy jest jesienna depresja, żeby jej właśnie nie złapać, przyjść na takie zajęcia, naładować się pozytywną energią, uśmiechem, endorfinami i po prostu spróbować. Nie zapomniano także o tych, którzy poprzez ruch pragną poznać siebie. Prowadzę zajęcia z tai chi i qigong, to jest taka gimnastyka zdrowotna, tutaj w ośrodku Moksial w Szklarskiej Porębie i to są środy każdego tygodnia o 18:30 w granicach półtorej godziny. Także zapraszam wszystkich zainteresowanych, chętnych do spróbowania. Bardzo popularne są zajęcia aerial jogi. Dzięki tym ćwiczeniom na specjalnych przyrządach odnajdziemy spokój i równowagę. Zajęcia odbywają się w poniedziałki od godziny 17:45, a we wtorki i czwartki od godziny 17:00. Warsztaty prowadzi doświadczona instruktorka Wioleta Cholewińska. Zapraszamy serdecznie do Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Szklarskiej Porębie. Tutaj codziennie od poniedziałku do piątku mają miejsce bardzo kreatywne i bardzo ciekawe zajęcia i warsztaty. Oferta została pomyślana w ten sposób, aby trafiła do każdej grupy wiekowej, od najmłodszego przez średniaka po seniora. Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie i ten, który kocha tańczyć, i ten, który kocha muzykę, który chce się wyżyć plastycznie, który jest zainteresowany nowościami multimedialnymi lub chce nauczyć się gotować. Kto chce pokopać w piłkę, również u nas znajdzie odpowiednie zajęcia i ten, kto chce ukoić umysł przy zajęciach jogi. Zapraszamy do Domu Kultury w Szklarskiej Porębie. I my dołączamy się do tego zaproszenia, mając pewność, że oferta Moksialu spełni oczekiwania wielu osób.